13 tom, 15 grudnia 1921 roku. Uporządkowanie siebie w Jezusie to powrót do porządku, na swoje miejsce oraz do źródła i kręgu wiecznego poprzez wtopienie się w wolę Bożą. Kiedy znajdowałam się w swoim zwyczajowym stanie, przyszedł mój zawsze ukochany Jezus i powiedział do mnie: Córko moja, uporządkuj się we mnie. Czy wiesz, jak możesz uporządkować się we mnie? Całkowicie wtapiając się w moją wolę. Nawet oddech, bicie serca i powietrze, które wdychasz, powinny wtopić się w moją wolę. W ten sposób między Stwórcą a stworzeniem wkroczy porządek, a stworzenie powróci do źródła, z którego wyszło. Wszystkie rzeczy zachowują porządek, zajmują zaszczytne miejsce i są doskonałe, jeśli nie wychodzą ze źródła, z którego powstały. Gdy wychodzą ze źródła, wszystko w nich staje się nieporządkiem, hańbą i niedoskonałością. Tylko czyny dokonane w mojej woli powracają do źródła, w którym dusza została stworzona i nabierają życia w kręgu wieczności, przynosząc swojemu Stwórcy boską cześć i chwałę Jego własnej woli. Wszyscy inni pozostają na dole, czekając na ostatnią godzinę życia, aby przejść sąd i karę, na jaką każdy zasługuje, ponieważ nie ma czynu dokonanego poza moją wolą, nawet dobrego, który można nazwać czystym. Jeśli ktoś nie ma na celu mojej woli, okrywa błotem najpiękniejsze dzieła, a w dodatku samo odejście od źródła zasługuje na karę. Całe stworzenie wyłoniło się na skrzydłach mojej woli i chciałbym, żeby na tych samych skrzydłach do mnie powróciło. Jednak czekam na próżno. To dlatego wszystko jest nieładem i zamętem. Przyjdź więc i wejdź w moją wolę, aby w imieniu wszystkich zadośćuczynić mi za tak wielki nieład.